Długi majowy weekend trwa w najlepsze. Jeśli ktoś wziął 3 dni urlopu, może cieszyć się nawet 9 dniami wolnymi. Wspaniała perspektywa odpoczynku od pracy wiedzie nas często nad morze, za miasto lub w dalekie wyjazdy do rodziny. Udając się w drogę, należy zachować ostrożność i bezpieczeństwo. Długi weekend to wytężony czas pracy dla policjantów. Tak naprawdę już od soboty policjanci pracują, żeby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim, którzy będą wypoczywać podczas tej długiej majówki. Tutaj wiele pracy mają policjanci też z Wydziału Ruchu Drogowego, którzy będą dokonywali kontroli pojazdów, będą sprawdzali, czy kierujący przestrzegają przepisów ruchu drogowego, czy są trzeźwi. Po alkoholu wsiadamy nie tylko do samochodu, ale także na rowery. Tutaj niestety odnotowujemy podczas długiego weekendu majowego, bo tak było też w ubiegłym roku, zwiększoną liczbę osób nietrzeźwych, które kierują pojazdami i także rowerami, będąc pod wpływem alkoholu. Już teraz przez te kilka dni, tak naprawdę od soboty, zatrzymaliśmy ponad 30 takich osób, które wsiadły na rower pod wpływem alkoholu. Ostrożność w długi weekend to nie tylko przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, wożenie dzieci w przystosowanych foteliczach samochodowych i abstynencja, gdy jesteśmy kierowcami, ale to także pamięć o tym, by uważać na swoje portfele i mienie, a także pamiętanie o tym, by przed wyjazdem dokładnie zabezpieczyć mieszkanie. Apel też do wszystkich, którzy wyjeżdżają z domów, aby dbali o swoje mienie, zamknijmy dokładnie swoje mieszkanie. Uprzedźmy sąsiadów także o tym, że wyjechaliśmy, żeby mieli baczność po prostu na nasze mieszkanie. No niestety nie wszyscy przestępcy odpoczywają w majówkę. Stosowanie się do rad policji spowoduje, że długi majowy weekend spędzimy bezpiecznie i bez nieprzyjemnych incydentów.